Witam Państwa serdecznie na kolejnej, bodajże 9. premierze grupy teatralnej przy Stowarzyszeniu WUKWOK. Mam nadzieję, że to 9. przedstawienie spodoba się Państwu, będą się Państwo doskonale bawić. Muszę przyznać, że trenujemy już od stycznia, a więc sporo. Muszę przyznać również, że jestem pełen obaw, czy dzieci tutaj obecne będą mogły tą sztukę oglądać. Ponieważ jest bardzo poważna i tylko i wyłącznie dla dorosłych. Ale a propos dzieci, bardzo proszę, abyście Państwo, rodzice, opiekunowie, pilnowali dzieci, żeby nie biegały w tym okresie tutaj. Piękna moja aktoreczko, wspaniale. Wspaniale, brawo za tej pani. Weź ją. Najlepsze z tego myśli. Muszę przyznać, że na Dzień Dziecka to była wspaniała osoba, która cały czas była na scenie. Będę coś musiał dla niej napisać. Proszę Państwa, a więc, żeby tutaj dzieci nie chodziły po tym, bo to jednak trochę zbiera, będzie troszkę psuło nam głos. Operatorzy odgłosu bardzo się mocno postarali, żebyście Państwo doskonale to wszystko, co nasi aktorzy, mieszkańcy Uchwałdu przedstawią, żebyście Państwo doskonale słyszeli. A więc życzę Państwu przyjemnej zabawy! Pozdrawiam. Nie, to właśnie świeczkę zapalę.
Można z tobą gadać. Ha! W małżeństwie to zawsze ty gadałeś albo zwiewałeś Bóg wie gdzie. Ach, nigdy nie mogłam ci powiedzieć, co czuję, o czym myślę, co mnie martwi. Nawet po kochaniu, o ile to w ogóle można nazwać było kochaniem, od razu zasypiałeś. Tak, ale wreszcie szlak cię trafił. I to jest sprawiedliwość. Wreszcie jestem wolna. Wreszcie będę mogła robić, co tylko chcę. Bez tych twoich nakazów, zakazów i obojętności. Tak, teraz to możesz mi naskoczyć. Sam wiesz gdzie. No. Ach, ale los ci spłatał figla. I posłał cię do piekła. Tak, bo tylko tam się możesz smażyć za te moje smutki, łzy i nieprzespane noce. Och, ale dobrze. Oj, jak dobrze. No. Widzisz, Łazęgo, jak skończyłeś na podwórku, przy garażu, bez kolegów, bez tych twoich podejrzanych dziewczynek, bez Brydżyka na plebanie albo Bóg wie gdzie. Tak, bez wódeczki nawet. Sam, tylko ja tę twoją śmierć oglądałam. Widzisz, nawet tam w niebie zlitowali się nade mną i posłali cię do piekła. Będziesz się tam smażył do końca świata. Ale dobrze, ty drago, oj, jak dobrze! Dobra. Można? Nie żyje. Ale jednak prawda. A prawda, prawda. A ty skąd tak szybko się dowiedziałaś? Cała wieś aż huczy. Że twoje, nasz, no twój mąż, nie żyje. O Boże. Widzisz? No, teraz to już wszystko jedno. Chodź, no. Widzisz? Nie żyje. No, ale co, powiadasz sensacja na całą wieś, co? Widzę. No, przyleciała do mnie stara bańkowa. No. I mówi, aha, że twego męża napadło trzech zbirów i tak go pobili, że nawet leży. O Boże, no popatrz, jakie to teraz legendy będą ludzie opowiadać. A on na złość innym zmarł normalnie. Jak to normalnie? No normalnie. Wyszedł z domu, szedł do garażu, przewrócił się i zmarł. Tak zwyczajnie? Szedł. Przewrócił się i nie żyje? A co ty się tak dziwisz? I to ty? Co ty niby uważasz, że nasz małżonek zasługiwał na bardziej dramatyczną śmierć? No popatrz, jak to ludzie już gadają. Mówili nawet, że niektóre z naszych chłopów się dogadali i go utłukli. Za długo czekali, jacyś tacy niezdecydowani byli. Już dawno mu powinni porządne lanie spuścić. I tak wiele stracili. Już bohaterem zostanie. I widzisz, i nie będzie sensacji na wsi. Tak. Tak to jest. Ej, a co ty to tak oglądasz? No przecież przez kilka lat był twoim mężem, więc no powinnaś doznać rzeczy wszystkimi szczegółami. A ja tylko tak. Faktycznie nie ma żadnych śladów pobicia. Co? No ja cię normalnie zaraz wyrzucę z tego domu. Co ty mi nie wierzysz? Patrz, jaka dociekliwa się zrobiła. Ten ją wyrzucił z domu, a to nagle taka troskliwa żona. Co, że nie wykłamie, tak? No nie gniewaj się, ale ludzie gadają. A nie gadają, że w łóżku jakiś lafiryndy zdech? Też widzę, miałaś to samo.
Ale to ty mi go zabrałaś. Oficjalnie, a nieoficjalnie. On nie był ani mój, ani twój. Myśmy go tylko opierały, karmiły. Dogadał jak tylko chciał. On co, po innych babach latał. Mnie mówi, że na brydża chodzi. No tu, do ciebie latał. No, i czym skończyło się to chodzenie na brydża? Że cię rzucił. Tak, a ja mu głupia wierzyłam, że będziemy szczęśliwi tak, że tylko mnie kocha. Że jestem dla niego najważniejsza. I takie tam bajery. Dobry pizzer był, to nie ma co. Ale jeszcze bab nabrał z naszej wsi. Nie zdziwiłabym się, gdyby ta stara bańkowa miała rację. Należało mu się takie manto od tych wszystkich rogatych mężów. Ha? Połowa dzieciaków ze wsi jest do niego podobna, nie? Bali się. Na brydża chodził z księdzem, z doktorkiem. To kto go miał ruszyć? To jest skład ciemnej gwiazdy. Był, bo już im się jeden wykruszył. To szybko. Ciekawe, kiedy tych innych spotka takiego. Tak, ale że też proboszcza wciągnęli do tych swoich hulaków. No ale cóż, widocznie taki sam jak i on. Lepszy. Bo im ciągle grzechy odpuszczał i do nowych namawiał, żeby mieć frekwencję. No właśnie, tak. Lekarz, rozwodnik, tak. Posterunkowy, kabaret, no ksiądz, wiadomo, mam po głosie, tak. No i to w takim towarzystwie obracał się ten nasz małżonek. No, nie dziwota, że mu wszystko płazem uchodziło. Cześć, mamo. Nie żyje? No przecież widzisz, że mi świeczkę zapaliła. No. Faktycznie. Nie żyje. Ale ojciec chyba się rusza. Co? Ty garcia się rusza. No teraz nie. Zawalę się. No. Może. Może faktycznie mi się zdawało, no. Ale wyglądało tak, jakby mu się brzuch ruszał. Lekarz powiedział, że to mogą być gazy. Odżar się na śniadanie. On sobie kazał sobie zrobić jajecznicę, tak, z 6 jaj. Do tego kazał sobie wkroić 0,5 kg kiełbasy, 3 cebule, a to wszystko jeszcze popił maślanką. No i nie dziwota, że mu to wszystko teraz w brzuchu fermentuje. Obżar się, jakby przeczuwał, że na tamtym świecie nie będzie nic do jedzenia. Zjeść to zawsze lubi. Ej, a ty czego tam szukasz? Nic. Ale ojciec miał taką wypasioną komórkę. No. Zawsze chciałam taką mieć. Ale mi nie kupił. Nie narzekaj. Nie za bardzo za nim przepadałaś. Cały czas się z nim o coś kłóciłaś. Cały czas miałaś na niego pretensje. A najgorzej to się do mnie odnosiłaś. Więc czego teraz chcesz? Bo matkę dla ciebie rzucił. A teraz sobie nas wszystkie rzucił i sobie wybrunął ciach na tamte szkole. Zadzwoń na jego numer. To może się komórka odnajdzie. No z tym rzucaniem. Obydwie na tym żeśmy wyszły wspaniale. O! Jest! U niego w kieszeni. I co? Będziesz teraz grzebać w trupie swojego ojca? Nie. Po co nieboszczykowi telefon? I tak do swoich kumpli nie zadzwoni. A Zosi się przyda. Faktycznie, no nikt we wsi nie ma takiego telefonu. Jo, ale wypasiony! Nie no! Teraz to wszyscy będą mi go zazdrościć. No! Nareszcie. Taki sam ma ksiądz, jego serdeczny przyjaciel. No posterunkowy? Ale to ma jakąś służbową nędzę, aż wstyd z niego dzwonić. Tak, zawsze go ogrywali, tak przynajmniej mówię. Zresztą tak,
posterunkowy kawaler na państwowej posadzie, więc mu kasy nie potrzeba. A jak będzie potrzebował, to zawsze może albo od księdza, albo od państwa pożyczyć. A zresztą na mandatach sobie może to robić. Stara śpiewka. Za moich czasów, jak był moim mężem, to zawsze ogrywali weterynarzy. Mówili, że sobie to robił na zapładnianie kastrowaniu świniaków. A jak stary weterynarz wszędzie się za szczoty, nie? To sobie wzięli młodego, żeby im za szybko nie uciekł, nie? To co? Pójdę powiadomić rodzinę, nie? No bo chyba nikt ich jeszcze nie powiadamiał. No ani by kiedy, no dopiero Cela też powiedział, że nie żyje. No. A co mam mówić? Na co na to? Powiedz, że go apopleksja trafiła. No nie. Powiedz, że umarł tak jak żył. O. Tak umarł. Szybko. Tak? Będę mówić. Wiesz, ja ci z tego wszystkiego to nawet kondolencji nie złożyłam. Więc proszę, przyjm szczere wyrazy współczucia. No, nie wiem czy szczerze, ale ty też przyjmij moje wyrazy współczucia. No w końcu też był twoim mężem. No wiem. Tak z jednego nieboszczyka zrobiły się dwie wdowy. Ale kto będzie po nim płakał, to nie wiem. Bo my to nie. No chyba, żeby się znalazła jakaś nowa ofiara jego kulci. No, a to jest akurat niewykluczone. Ostatnio jakoś krył się ze swoimi popędami. No, chyba, żeby to jego kumple odgrycia. No. Oni nic nie powiedzą. Ksiądz taki sam. A posterunkowy i doktory. Szkoda gadać. Zresztą byłoby trochę dziwne, żeby tak po śmierci kumpla od hulanek wsypać. No i tak. Słuchaj, a dlaczego on jest w trumnie? A, właśnie. Ci z zakładu pogrzebowego przywieźli trumnę, ale za dużo. Pojechali po mniejszą i za jakieś 2 godziny mają wrócić. Tak, powiedzieli ci z zakładu pogrzebowego, że w tej za dużej to wlatał i mógł się powijać. I że w ogóle tam było mu niewygodne. Zresztą sama rozumiesz, no. Duża trumna to i kot większy, nie? Także powiedzieli, że tam by się źle czuł. No tak. Nawciskali ci kitu. Przecież mogli ich zaproponować, że mu kogoś dołożą, żeby nie czuł się źle. Przecież mogli go zostawić w tej dużej i przynieść właściwą. Powiedzieli, że przepisy sanepidu zabraniają, bo to już by wtedy była używana trumna. No i potem no nie mogliby jej sprzedać. Zresztą no, kto chciałby leżeć w używanej trumny? No. To jest sprzęt jednorazowego. Popatrz! Boże, widziałaś? Widziałaś? Ej! A może faktycznie się rusza? Nie! Już jest zimno. Ach, uf, to dobrze, ale właśnie! Ci z zakładu pogrzebowego powiedzieli, że trzeba go jak najszybciej ubrać. Bo jak najszybciej. Tak, bo jak zesztywnieje, to będzie za ciężko. No tak, ale rodzina nie może nieboszczyka ubierać, bo to może im źle wyjść. Jest taki przesąd, że on, znaczy ten nieboszczyk, może za sobą kogoś z rodziny pociągnąć. W każdym razie na mnie nie licz. Ale właśnie, no ale no naprawdę trzeba go jak najszybciej pochować. No nie może leżeć przez niedzielę, bo naprawdę ze sobą będziesz pociągnąć. No. Popatrz ile to rzeczy. Tak jest. Zatem przemawia, żebyśmy się nim nie zajmowały.
Niech inni to zrobią. I to szybko. Tak. Zapłacisz i masz nieboszczyka. Pewnie. Dobra. Nie żyje? No przecież widzisz. No ale jeszcze 2 godziny temu. 2 godziny to dużo czasu. Jak widzisz, wiele się zmieniło. Faktycznie wygląda, jakby umarł. On nie wygląda, on faktycznie umarł. Jak to? Ale jak to? Tak tak? A tak naprawdę. Jak szybko żył, tak szybko go szlak trafił. Ach, lekarz powiedział, że to serce. Za mocno było naładowane babami i nie wytrzymało. Mamo, jak możesz tak ojcu? Poczcie go, jaki wrażliwy. A to, że nas zostawił, to ci nic nie mówi? Ale dbał o mnie i o Zosię, ale że mieliśmy nową mamę, to już inna sprawa. Patrz, jaki obrońca ojca się znalazł. Może wy i mieliście dobrze, ale ja i ta nowa mama to chyba nie za bardzo. Ja? Mam w układzie małżeństwo, nie wchodzę. Ale na ojca nie dam powiedzieć złego słowa. A może to była wasza wina? No nie, no nie. Dbaj, karm, opieraj jego gówna o... A to taka wdzięczność. Widzisz, Bogusiu, jaka wdzięczność po latach? Ale to nasza wina. Nie trzeba się nimi było zajmować, ja co? A dobra, będzie wasza racja. Ale i tak mam własne zdanie na temat tej. To jest sobie głos inny. Nam tu nie trzeba mylić oczu dobrym tatusiem. Tak, a co? No nie. Co w domu? Co w domu? A na zewnątrz możesz sobie wychwalać ojca. Ile tylko chcesz. No się chyba rusza. No. To gazy. Nażar się jajecznicy z cebulą, tak to teraz rusza. Tak, no, z kiełbasą taką naczesnkowaną. No nie wiesz, może gdzie ojciec schował kluczyki od samochodu? No, ale nie. Tamta mu zabrała telefon, a ten co już na samochód czeka. Tak. Ale drak! Telefon jest zablokowany. Trzeba wpisać jakiś szyb, czy też kod. Nie znasz tego kodu? Ja to nawet nie wiedziałam, że ma telefon. Więc tam nie wiem. Ja ci nie pomogę. A ty? Pokaż. Wyższa półka. Trzeba iść do specjalistów albo na policję. I jak to na policję? No tam są specjaliści od łamania wszelkich zabezpieczeń. To może ci pomogą. A zresztą też dobrze tego naszego posterunkowego, to może ci pomoże. Też coś? Sama sobie poradzę. To jak z tymi kluczykami? No, może ma w kieszeni. Szedł przecież do garażu. No weź, poszukaj. Jak to ma? Nieboszczykowi w kieszeni jeszcze? No jemu to już wszystko jedno. A samochód nie może stać bezużytecznie. Zresztą to twój ojciec, a nie jakiś tam dla ciebie nieboszczyk. Ale dzieci, toż to hieny cmentarne. Toż to nasze wspólne wychowanie. Nawet ty to i dłużej im wychowałaś. Ale taką pazerność to musiałoby stać z mlekiem matki. Tak, a i geny mają po was. Widzisz teraz, jakie charakterki. Po trupach do celu i to dosłownie. Tak. Może ty poszukasz w kieszeniach tych kluczyków. No, na mnie nie licz. Nie, nie. Poczekaj, pomogę ci. Oj. Ale wychowanie własnego ojca kradać. Co? To dobrze, jeszcze byście go pochowały z takim majątkiem. No. My, słuchaj, my tylko zabezpieczamy to, co już nie jest potrzebne. Pójdę wypróbować, czy jeździ. Potrzyma się na pogrzeb. Ktoś będzie was musiał do kościoła i na cmentarz zawieźć. Tak, myślałby to, że nagle taki troskliwy się zrobił. A to po mnie. Zawsze myślałam o nim. A nie będzie ojciec schował dokumenty od samochodu? Idź do diabła, no poczekaj, że aż go pochowamy. To nie pochowajcie go z tymi dokumentami. Na dobrym świecie już chodzi się na piechotę. Ale chytry nasi też ma pochowanie. O nie! Chytry to portu. Obydwie wiemy, jak to z nim było. No dobrze.
Ale hieny wzięły co chciały. A ty? Po co przyszłaś do niebożyka? Czego mi robisz? Ja? No tak, ty. Przecież widzę, że zachowania twoich dzieci no nie były powodowane miłością do ojca. No wiesz, no, w takim momencie to trudno jest mówić. Nie krywuj się. Przecież dobrze wiemy, że nasza miłość do niego wygasła zaraz po ślubie, więc nie ma co udawać. Wiesz, no nie mogę tak, jak on tam tak też. O, no dobra, dobrze. No to zaraz go przewrócimy, żeby na ciebie nie patrzył. Mnie jest wszystko jedno. Siadaj, bo jeszcze nam się coś stanie. Nie ruszę. Mogę zostawić? No dobra. Fakt, przy dymku lepiej się gada. No dobra, to wal śmiało, nie krygu się. I tak nic nie dostanie. Mam nadzieję, że się podzieli ze mną tymi brylantami. Co? Jakimi brylantami? No, dlaczego nie mówisz? Nie udawaj! Przecież ci to wcale nie wychodzi. Brylanty? On miał jakieś brylanty. Ja nie wiem o żadnych brylantach. Brylant? No miał. Miał i to dużo. 8 sztuk dużych i 12 małych. Dobrze, możesz pomóc. Zwariowałaś. Ja nic nie wiem o danych brylantach. Brylant, też coś. Nic nie wiesz? A ten misiorek, co go cały czas na szyi nosi. To co? No co? No to jego talizma. No tak, cały czas go przy sobie nosił. Nigdy się z nim nie rozstawał. Nawet kąpał się razem z tym misiorkiem i nigdy go nie zdejmował. Tak. No tak. Uwierzyłaś mu, że to talizma? No, to jego pamiątka powie. No gadał, że taki ojciec przybił ten talizman z Afryki. Dostał go ponoć, tak gada, od jakiegoś plemienia. No i ten talizman, potem on go nosił, o. No i ten talizman miał go chronić przed jakimiś czarami, zabobonami, chorobami, o. A nawet śmiercią. A widzisz, mnie też to mówi. No, tylko nie powiedział ci wszystkiego. Okłamał cię. Mnie? My byliśmy zaraz u ślubie i Grześ miał się urodzić. Widocznie przypłynie, że... Otworzył go i wyjął te żylawy na mówię. Izma, jak mówisz, miał takie specyficzne zamknięcie. No. Nikt oprócz właściciela nie musi. A to świnia. Tak mnie okłamywać. On jeszcze nie raz mi pokazywał. Ten talizman mówił, że nie można go ruszać. Masz to dran. Mówił, że nie można go dotykać. Jak ktoś będzie dotykać, to może nawet umrzeć. Taki łaj. Widzisz, jednak w stosunku do mnie był bardziej szczery. Co nie przeszkodziło cię wygonić cię z domu do matki, a i dzieci ci zabrał. A z ciebie zrobił nową opiekunkę moich dzieci. Dobra, no dobra, to już nie ma co sobie wypominać przeszłości. Ważne, że przynajmniej nie ma. Ale już śmierdzi! Czyżby się już rozkładał? Nie no, coś ty, to ta jajecznica, ole! Nie boisz się? Toż przecież to trup! No z czego mam się bać? Toż nie raz go rozbierałam. Co, mam mu rozpiąć koszulę? No, inaczej się nie da. O, uważaj, bo miał łaskotki! Nie no, toż teraz nie będzie reagował. Popatrz, on jeszcze nie zesztywniał. No i jest ciepły. Dziwny. Au! Szybnął mnie! Przestań! Coś ci się wydawało, albo to nerwy. No, możliwe. No nie codziennie człowiek obszukuje nieboszczyka. Własnego męża. Ale czas. Ha ha ha.
Nie ma wisiorka. No nie ma. Chyba nie jesteś taka, im go wcześniej nie zabrała. Co? Zwariowałaś? Porąbało cię. To już my od kilku tygodni już ze sobą nie spaliśmy. Widać, że miał draniną baby, tak. To gdzie ten wisiorek się chowałaś? Czas idzie. A co wy robicie? No, no ubieramy go. No przecież musi jakoś wyglądać na tamtym świecie. Mimo, że grzeszył, to mu może Pan Bóg odpuści te jego grzechy. Choćby za sam wygląd. Ale my nie zamierzamy mu niczego darować. Nie. Już przestań. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo mi przykro, że w takiej sprawie odwiedzam dom sługi Bożego. Nie, ksiądz nie przesadza z tym sługą Bożym. Raczej sługi waszych zabaw i gier karcianych. Grzeszysz, córko, w takiej chwili, gdzie powaga i smutek powinna na twarzach waszych gościć. Spokojnie, proszę księdza, spokojnie. To nie nam się należy powaga, tylko zadowolenie i radość, że wreszcie przyszła kara boska na tą kreaturę i grzesznika. Widzę, że jednak smutek przez was przemawia, choć sens waszych słów jest zgoła inny. To ksiądz winien się smucić, nie? Stracił czwartego dobrego. Pokój! Tylko pokój i pokora może ukoić nasz żal po stracie naszego brata. I szybki pogrzeb, żeby zbyt długo nie roztrząsać nad losem i grzechami naszego męża. Nie nam jest dane oceniać uczynki, które czynimy sobie i innym. Tam, na górze, jest sprawiedliwy, który te nasze życie ocenia sprawiedliwie. Wasze też. No jasne, no pewnie. Tu, na ziemi, można grzeszyć, czynić innym zło i co? I dopiero tam na górze będzie za to wszystko rachunek wystawiony, tak? O, też mi sprawiedliwość. Nie do was, córki moje, przyszedłem, ale do tego, którego już dusza frunie do granic Państwa Niebieskiego. Zatem zostawcie mnie z moim bratem, abym w spokoju i powadze bezkłótnie mógł udzielić mu posługi śmiertelnych. No idźcie już. Chciałbym porozmawiać z moim przyjacielem, choć trudno tu będzie mówić o rozmowie. Po co to, skoro oni we dwóch tyle czasu razem spędzili? I tyle gorzałki razem wypili. No widzisz, jak to jest na tym świecie. Jak ktoś umiera, to dopiero się zaczyna ten cały ceremonia. Docenia się nieboszczyka, a żywy przypadek. Za życia możesz być kanarią. Opuść ręce! Ty też opuść ten pokój! Za szybko przyszedłeś. Zaczęli mnie przeszukiwać, ale nie zaczęły się jeszcze kłócić. Masz jakieś podejrzenia? Nie. Po co ja się dałem wam namówić na tę twoją śmierć?
Jak się biskup dowie po tym cyrku, to mnie na taką prowincję przeniesie, że mnie tylko brydza, ale pieniędzy nie będę widział. Biskup nie musi nic wiedzieć. Świat jest mały, a życzliwych tu u nas pod dostatkiem. No właśnie, skoro jeszcze nic nie powiedziały, to może by je tak zmusić przy spowiedzi. Wtedy puszczą farbę. No nie, do profanacji świętego sakramentu mnie namawiasz. Masz tym swój interes. Nie ma talizmanu, nie ma kamyczku. Że też musiałem takiego diabła na swojej drodze kapłańskiej spotkać. Razem grzeszymy, razem będziemy pokutę czynić. Pasujemy do siebie, więc ja. Co ty myślisz, że one na twoją intencję do spowiedzi przyjdą? Może na mszę dadzą, ale to tylko po to, że cię już do kotła diabli wkładają. Dobry ogień podkładają. Co ja wygaduję, co ja plątę? Nie mam zielonego pojęcia, gdzie posiałem ten swój talizman. Jestem przekonany, że go Małgorzata mi go zabrała. Leż, jeszcze kto wejdzie? Jesteś jeszcze nieboszczyk, nie zapominaj. Nie mam pojęcia, gdzie go posiałem. Nigdy go z szyi nie zdejmowałem. Za dużo hulanek, za dużo dziewczynek w twoim życiu. Wszystkie gnaty mnie bolą tego leżenia. Nawet poduszkę mi spod głowy zabrała. To nie puściły pary? Widzisz, jakie zgodne przyjaciółki. Już zaczęły dzielić te moje kamyki. Faktycznie, trochę to trwa, a my nic jeszcze nie wiemy. Moje dzieci ograbiły mnie z komórki. Zabrały mi samochód. Szlak mnie trafia, że nie mogę reagować. A widzisz, jak to jest, gdy się umiera. Czy księdze czegoś nie potrzeba? Nie, nie. Bo myśmy go chciały ubierać, żeby nam nie zesztywniał. Tak, jest taki odwrat, że nie trzeba go będzie łamać. Jeszcze chwilka. Jeszcze jedna modlitwa. A potem posmaruję go świętym olejem. A po co taka fatyga? Temu to już nawet oleje święte nie pomogą. A i ksiądz się natrudzi. Tak. U mnie brat księdza wysiłku. Córki moje, pozwólcie mi czynić to, co świętej osobie jest przypisane. Świętej też coś. Grzeszycie i to w takim momencie. A propos, może lepiej przygotowałybyście się do spowiedzi. Chwila odpowiednia, a potem to może i czasu nie być. Do spowiedzi? A niby z czego to się mamy spowiadać? Tak, chyba z naszego smutku, troski i zgryzoty, o. Żadnej spowiedzi nie będzie. Jeszcze czego? Tak, my nie grzeszymy, nie. To nas powinno się błogosławić za ciężkie chwile z tym. Dobrze. Zastanówcie się jeszcze, a mnie zostawcie na chwilę z nieboszczykiem. Nie był to dobry pomysł z tą spowiedzią. Nic z nich nie wyciśniemy. Widzisz, jakie to wstrętne baby? Gdzie ja miałem oczy zabierając się za te jędze? Tak, synu, wygląda to po śmierci. Dopiero wtedy możesz przejrzeć na oczy. Ależ wymyślił, po śmierci przejrzeć na oczy. To trzeba gdzieś zapisać. O Boże, co ci się stało? Pobili cię kto? Rozbiłem samochód ojca. No nie! To ci ojciec da popalić. Już nigdy nie dostaniesz kluczyku. No ale jak to się stało? Zabiłeś kogoś? Przejechałeś? Nie, nikogo nie przejechałem. Chyba za szybko wjechałem w ten zakręt przy krzyżu. Samochód się przewrócił, a ja wpadłem do rogu. Ledwo wyszedłem przez szybę. Przez szybę? Jak to przez szybę? A co, nie było drzwi? Były, ale się zablokowało i musiałem wybić szybę. No tak, jeszcze tylko tego brakowało, żeby był drugi pogrzeb. Nie za dużo to jak na ten dzień. No ale dobrze, że przynajmniej jemu się nic nie stało. No, a ojcu, to jakoś wytłumaczysz.
O Boże, co jak ona przecież ojciec tu leży. Za dużo tego wszystkiego, jak na małą godzinę. O, Grzesiu, Grzesiu. Masz to przyklapane. No, nie dość, żeś ojca okradł, to jeszcze się będziesz na policji tłumaczył. Ale może to da się jakoś załatwić. W końcu samochód to rzecz nabyta. A że nikomu nic się nie stało, to widocznie opatrzność boska nad nim czuwała. Mimo, że rzadko chodził do kościoła. Już od dzisiaj będę chodził i w sobotę, i w niedzielę, to niech mnie ksiądz wyratuje. O właśnie, już po mnie jadą. Schowajcie go, a same wyjdźcie na podwórze. Coś wymyślę. Ale gdzie? Wszystko jedno. Niech się tylko nie pokazuje. Do szachy! O! Nie, na skry! Na skry! A ten tu po cholerę jedzie. Jego nie było w naszym planie. Jeszcze całą intrygę nam zepsuje. Może z kondolencjami, albo po Grzesiu. Ale na sygnale po nim to wszystkiego można się spodziewać. Policja jedzie do nas? Oj, biedny Grześ! Oj, my wszyscy! Zapewne chce się pożegnać z kolegą! Co? A, no... Ale na sygnale trąbi na całą wieś! Lepsze od tych dzwonów kościelnych! Ja się tam na policji nie znam. Nie wiem, co u nich za procedury. Ale kogo przywiózł? Nie ma kwiatów, a po co pędził jako szalały? O mój Boże! A jednak to prawda! Kto to jest? Mój ukochany nie żyje! Nie wiem kto. A więc to tak! To nie tylko żonka mojego ukochanego, ale i jego stara landara ukatrubiły cię. Uknąłeś spisek, abyśmy szczęścia nie zaznali. Te dwie babska zabiły go, zamordowały z premedytacją. Jak nic to one. Niech pani aresztuje. Natychmiast te dwie wiedźmy zabiły moje słoneczko. Najdroższe! Ale kto to jest? Znają ksiądz? Nie. Pierwszy raz widzę. Widocznie nie z mojej parafii. Nigdy jej nie widziałam. A ty ją znasz? Wpadła na komendę mówiąc, że mamy we wsi zbrodnię. Że Stach został zabity i że to pani go zabiła. Nigdy wcześniej jej nie widziałem. Nie jest z mojego komisariatu. Coś takiego, no? Tak! Teraz to coś takiego! Ale mordować takiego człowieka, takiego mężczyznę w pełni sił, to można? Nigdy się nie przyznają, ale ja wiem, że to one zamordowały mojego ukochanego. Niech pani aresztuje. I to szybko. I mocno skuje kajdanami, żeby nie uciekły. Ale lekarz do mnie dzwonił i mówił, że pan Stanisław zmarł normalnie. Co? To i lekarz jest w zmowie z tymi morderczyniami? On powiedział, że normalnie. No jak można w takim wieku w pełni się umierać normalnie. No to jakiś cyrk. Jak cię zabiły? Co ci zrobiły? Wbiły ci nóż w serce? Nie. Dały ci jakieś truciznę? Napoiły cię trutką na szczurę? Nie. Udusiły cię? Tak! Udusiły go! Patrz pan, jakie ma pręgi na szyi! Jakiego sznura użyły! Gdzie jest to narzędzie z broni? No pokaż, przyznaj się! Musiałaś wziąć sobie pomocnicę, to stare wstrętne babsko! Bo sama to nie dałabyś rady! We dwie go udusiły, we śnie na pewno! Niech pani aresztuje! Natychmiast! Popatrz pan, jakie ma pręgi! Jakie zadrapania! Ja, stare wstrętne babsko? O, ty mnie nie znasz! Jak mnie poznasz, to będzie twój ostatni dzień. Straszy! Jeszcze straszy! Słyszy pan policjant? No. Ależ, córko, ja wiem, że rozpad przez ciebie przemawia, ale żeby rzucać
takie oskarżenia? Co? Oskarżenia? To i ksiądz jest z nimi w zmowie. Jego też trzeba aresztować. Ich wszystkich trzeba do więzienia. O mój najdroższy! Ja ją znam. Ona jest Sytala. Oj, nie ma dobrej opinii. No popatrz, już mu baby z naszej wsi nie wystarczały. Wybrał się z ogrodnicy. A to Majdus, dobrze przeczuwam, że dziś na pewno rabia. Ta pani oskarża formalnie pastwie o zamordowanie tego oto obywatela. Normalnie nie wiem, co mam zrobić. Jak to nie wiesz, co masz zrobić? Lekarz ci mówił, że umarł normalnie. To chyba wiedział, co mówi. No tak, ale zaskoczył mnie. Jeszcze ta kobieta, jak wpadła na komisariat, myślałem, że mówi prawdę. Co? Ja nie mówię prawdy? To i ty musisz być z nimi w zmowie. Wy wszyscy jesteście w zmowie, niech pan siebie też aresztuje. Jako szyję, jako szyję. No tu, widzicie te pręgi? Och, te pręgi to już on ma od bardzo dawna, jeszcze jak był moim mężem. Rzesz, stara babo, te pręgi są świeże, popatrzcie. Zaraz dostaniesz tą śliczną główkę. To cię święta ziemia nie pozna. Obywatel, proszę o spokój, będę ruszał interweniować. Tam, to by się już wszystko pomieszało. Też on ma te pręgi od dawna. On ma je od tego rzemyka, na którym swój talizman nosił. Tak, tak, potwierdzam. Sam mi to kiedyś pokazywał. To ona, ta stara! Skąd ty, dzisko? Ty mnie nie obrażasz! Babcie w szpitale! A jeszcze chcę mnie powiedzieć, mama! W takim momencie, no proszę! Uspokójcie się! Drogie panie, nie przystoi! Nad nieboszczykiem wyczyniać takie rzeczy! Robisz mnie, co? Nie dasz rady, pan sztylu jeden! Spokojnie, kobieto! Bo jeszcze go obudzicie! Jak to obudzicie? A tak mi się jakoś powiedziało. Obywatel, proszę o spokój, bo będę zmuszony interweniować. Nie wysilaj się. Zabieraj tę kobietę i wynocha z mojego domu. Ha! Już teraz wiem, dlaczego nie żyję. Znowu jakaś dziwna teoria. Jak było mi ostatnio, to zostawił ten talizman pod łóżkiem. Przeszkadzał nam podczas naszych rozmów. Zawsze twierdził, że ten talizman chroni go od wszelkiego zła, od nieszczęść, od złych ludzi. I teraz właśnie, kiedy go nie miał, to takie nieszczęście go spotkało. Wykorzystały to te mordeczynie, te dwie zazdrosne baby. O mój najdroższy! Takie upojne chwile już się nie powtórzą. To tylko dlatego, że po prostu upojone naszym szczęściem zapomniałeś go ułożyć. Zapomniałeś go przez to, że był ci ze mną tak wspaniały. Masz go. Ale ona głupia! Może tam, na tamtym świecie przyniesie ci ukojenie. Wspomnisz od czasu do czasu na swego kwiatuszka, na swoją różyczkę. Głupia! A pan niech je aresztuje! Ja wiem, co mówię! A ksiądz, jako niby święta osoba, to wstydziłby się swoich słów. Talizman. Talizman. A tak go szukał. Talizman? Guzik, nie talizman. Chodźcie, trzymaj po cichu. Grzesiu, uciekaj, uciekaj. Cud! Miałem cudowny
piękny sen. Śniło mi się, że poszedłem do nieba. Popieprzyło mu się! Do nieba, do piekła chyba! Córko! A tam w tym niebie wszystko było takie cudowne. Słoneczko świeciło, nie było żadnej chmurki. Aniołki fruwały, przynosząc tam nektar w takich małych miseczkach. Kolory były takie jasne, ciepłe. Wszyscy się trzymali za ręce, śpiewali piosenki, chwalili się swoim życiem tu na ziemi. A ponadto nikt przed nikim nie miał nic do ukrycia. Wszyscy chodzili bez ubrań, zupełnie nago. A porzucili te swoje ziemskie odzienie. I to mu się w tym wszystkim najbardziej podobało. To mu się śniła jakaś plaża nudystów, a nie niebo. Wiadomo, co temu staremu prykowi poobjęła zim. Stanisławzie, nie tak wygląda niebo. Ale ja tak to widziałem. Od dziś zmieniam swoje postępowanie. Księże, prowadź mnie do klasztoru, do najbliższego. Chcę zasłużyć właśnie na takie niebo. Chcę jeszcze tu, na ziemi, odpokutować za swoje grzechy. Prowadź i to szybko. Aria! Andrzej! Przecież ty nam obiecywałeś takie deklaracje miłości. Sytuacja się zmieniła. Ola umarłego, cudownie ożywionego, jest niewzruszona. Idź, kobieto, do klasztoru. Spotkamy się w niebie. Poprowadzę cię do krainy wdzięcznej szczęśliwości. Stanisławie! Nie ma trupa i nie ma sprawy. Odmeldowuję się i powodzenia. Ty też. No i co? Zrobiły nas te dwa stare capy w konia. Nie ma chłopa, nie ma diamentu. A, i wszystko jak na początku. Trzeba zacząć od nowa. Albo jechać do Afryki. Chodźmy. Do Afryki? No tak, po nowy talizman.
że się Państwu podobało. Proszę Państwa, za tydzień.